Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia, na której teraz jestem, i Alei Piłsudskiego zniknęły maszty sygnalizacji świetlnej. Jeszcze do niedawna tutaj te maszty stały, sygnalizacja nam mrugała, rozebrano to całkowicie. Dlaczego? Ano w piątek na swoim Facebooku prezydent Dąbrowy Górniczej, pan Marcin Bazylak, przekazał informację, iż skrzyżowanie to, na tym skrzyżowaniu, czyli skrzyżowaniu Piłsudskiego i Tysiąclecia oraz na skrzyżowaniu koło targu, nie będzie już po przywróceniu normalnego ruchu, po zakończeniu remontu, nie będzie sygnalizacji świetlnej, a powstaną w tym miejscu ronda. Turbinowe ronda, ronda, na których będzie zachowane dwa pasy w ciągu Alei Piłsudskiego, a więc wzdłuż torów tramwajowych będziemy mieli dwa pasy przez rondo. Ma to oczywiście rozładować tworzące się w tych miejscach korki. Myślę, że decyzja władz miasta bardzo dobra. Jeszcze jedną bardzo dobrą informację od pana Bazylaka żeśmy na tym piątkowym live usłyszeli, a mianowicie zmieni się również organizacja ruchu na rondzie budowniczych Huty Katowice, które to rondo w końcu stanie się skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, ale na tą zmianę, moi drodzy, również musimy poczekać aż do zakończenia prac związanych z przebudową głównej osi miasta, a więc ciągu Piłsudskiego, Królowej Jadwigi Sobieskiego. Tak więc myślę, że to skrzyżowanie już po tym czasie przestanie sprawiać kierowcom jakiekolwiek problemy i stanie się ono, jak w zasadzie każde rondo, bezpiecznym skrzyżowaniem.